Joanna Szalangowska, witam Państwa świątecznie. 11 listopada to znakomita okazja do spotkania z historią polskiego filmu okresu Wielkiego Niemowy. Dziś pokażemy Państwu białe kruki polskiej twórczości filmowej do roku 1930 z unikatowej kolekcji Filmoteki Narodowej. To będzie ich telewizyjna premiera. Zobaczymy Mogiłę nieznanego żołnierza, zrekonstruowany film z 1927 roku w reżyserii Ryszarda Ordyńskiego. Przed nami także fragmenty Dla Ciebie Polsko z 1920 roku i Cud nad Wisłą z Jadwigą Smosarską i Stefanem Jaraczem. Unikatowy obraz polskiego filmu niemego ratuje dla przyszłych pokoleń Filmoteka Narodowa. Trwa proces konserwacji i digitalizacji zachowanych i odnalezionych utworów. Projekt współfinansuje Unia Europejska. A w studiu witam gości programu. Pani Grażyna Grabowska, kierownik działu programowego Filmoteki Narodowej. Witam. I pan profesor Tadeusz Kowalski, dyrektor Filmoteki Narodowej. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Nasz program nosi tytuł Wielki Niemowa reaktywacja. W stuletniej historii polskiego filmu to właśnie ten przedwojenny okres Wielkiego Niemowy mieści w sobie największe skarby, którym Filmoteka Narodowa przywraca dawną świetność. Panie profesorze, jak postępuje ten proces digitalizacji i konserwacji? No bardzo konsekwentnie postępuje do przodu. Mamy około 160 filmów z okresu międzywojennego, w tym kilkanaście filmów, które są filmami niemymi. Mamy zamiar wydać wszystkie filmy nieme, które posiadamy. To są filmy właśnie do 27 roku mniej więcej. No i właśnie w tej chwili przygotowaliśmy pierwsze trzy. Jeden jest już wydany, dwa kolejne powinny się ukazać również w tym roku. Są aktualnie w procesie produkcji w studio Orka produkcyjnym. Ja nazwałam te filmy skarbami. Do naszych czasów zachowało się tylko 5% produkcji naszej polskiej niemej. Pani kierownik? Dokładnie jeszcze nie oszacowaliśmy, natomiast rzeczywiście jest to liczba między 5%, a myślę, że między 8%, czyli naprawdę ułamek tej produkcji, która do roku 1930 trwała. W jakim stanie zachowały się te filmy? Niestety w stanie najczęściej szczątkowym, to znaczy nie mamy do czynienia z pełnymi metrażami tych filmów. Raptem w kilku przypadkach filmy te uchowały się w całości, a w większości przypadków mamy do czynienia albo z bardzo obszernymi fragmentami, albo wręcz z połową tego pierwotnego metrażu. Czasami nawet są to szczątki takie, jak choćby czterominutowy fragment filmu Meyer Ezofowicz, który jeszcze do niedawna uchodził za najstarszy zachowany fragment polskiego filmu niemego. To jest film z roku 1911. Teraz te granice przesuwamy już do roku 1908, może nawet 7. Natomiast we wszystkich niemal źródłach odnajdziemy ten film jako najstarszy zachowany właśnie zabytek polskiej kinematografii. I to są 4 minuty, raptem 4 minutki filmu. Panie profesorze, a jak wygląda w praktyce przywracanie tej dawnej świetności? My to nazwaliśmy reaktywacją. To dobre określenie? No niewątpliwie tak, dlatego że to był zasób, który można powiedzieć, będąc dość długo w filmotece, jednak nie był należycie konserwowany, nie miał jakiejś wyraźnie określonej przyszłości. Dzisiaj dysponujemy takimi technologiami i złożyliśmy pewien wniosek do funduszy europejskich, które umożliwiają jakby trwałe przechowanie tego dorobku na bardzo długo w czasie. Ja chciałbym powiedzieć, że to jest rzecz być może zdumiewająca, bo historia kina ma nieco ponad 100 lat. Dzisiejsze technologie, z którymi mamy do czynienia, umożliwiają przechowanie tego dorobku kilkaset lat do przodu. Nie wiemy dokładnie ile, chociaż jak byłem na takiej konferencji w Oslo, Japończycy przedstawili taki matematyczny wzór trwałości taśmy filmowej, z którego wynika, że powinna taka taśma przetrwać 1523 lata. No to jest jakaś niewyobrażalna zupełnie dla nas ilość lat. W każdym razie jedno wiemy na pewno, że dzisiejszy dorobek całej kinematografii można i należy przechować przynajmniej na kilkaset lat do przodu. Technologie będą się zmieniały, ale proces degradacji tego materiału zostanie powstrzymany, jak się wydaje, na zawsze. Czyli nieuzasadnione są pytania po co? Zupełnie nie są uzasadnione. Można odpowiedzieć tak jak Reinhold Messner, znany alpinista, pytany dlaczego chodzi po górach, powiedział, bo są. My podobnie postępujemy z filmami. One są świadectwem czasu, są świadectwem pewnych koncepcji artystycznych, propagandowych, są świadectwem techniki realizacyjnej, aktorskiej. I można powiedzieć, nie ma żadnego powodu, dla którego dzisiaj dysponując taką techniką, nie skorzystalibyśmy z niej dla dobrego celu w sumie, żeby
przyszłe pokolenia mogły spojrzeć, a jak to było właściwie u prapradziadków, jak to w tamtych czasach świat wyglądał, jakie były przedmioty, jak ludzie grali, jak się aktorzy zachowywali, jak pracował operator. To są rzeczy, które dla każdego, kto profesjonalnie zajmuje się tą dziedziną, są bardzo ważne. No właśnie, czego możemy się dowiedzieć z filmu Mogiła Nieznanego Żołnierza, pani kierownik? Premiera, wiem, że odbyła się w 1927 roku i miała wyjątkową oprawę. To były aż 3 warszawskie kina, które były zaangażowane w tę premierę. Tak, to był film bardzo ważny, bo w tym okresie, o którym mówimy, film propagandowy, film o wydźwięku patriotycznym, to były rzeczy, na które zwracano baczną uwagę i mimo, że produkowały to studia prywatne, najczęściej państwo polskie dokładało pieniądze do produkcji, tak żeby te filmy mogły powstawać. Umieśćmy to w czasie. Mamy 1927 rok, czyli już jest po przewrocie majowym, ale za chwilę 10. rocznica odzyskania niepodległości. W jakim stanie jest nasze państwo? Ten film dobrze oddaje całą sytuację, ponieważ mamy tutaj cały właściwie zarys historii, który w tym okresie był ważny z punktu widzenia i polskich filmowców, i również polskiej propagandy, która w tym okresie pilnie zwracała uwagę na to, żeby uwypuklać pewne fakty z polskiej historii. Akcja tego filmu rozpoczyna się w roku 1916. Mamy ofensywę Brusiłowa. Bohater filmu wyjeżdża na front i dostaje się do niewoli. Potem przeżywa rewolucję bolszewicką. Następnie trafia na Krym. Przeżywa szereg oczywiście przygód związanych z przebiegiem akcji, ale również obrazujących pewien przebieg wypadków wojennych. To są elementy kina przygodowego, jeśli tak możemy powiedzieć, elementy melodramatu również. Tak, oczywiście. Mamy tutaj połączenie właśnie przedstawienia pewnego biegu wypadków historycznych, połączone z wieloma elementami takiego romansu przygodowego. Ale była to również ekranizacja znanego dzieła literackiego Andrzeja Struga, z której on był bardzo zadowolony. Tak, był bardzo zadowolony. Tu można jeszcze jako pewną rzecz ciekawostkę dodać, że do tego filmu był zatrudniony Stanisław Ignacy Witkiewicz. Miał być zatrudniony, bo chyba nie doszło do tego. Miał być, nawet podpisał. 2 dni chyba spędził na planie zdjęciowym, tak. Po czym doszedł do wniosku, że to strasznie chaotyczna praca tych filmowców i porzucił tą robotę na zawsze. Nigdy nie wrócił już do filmu. Także no, to jest może pewna ciekawostka. A tu chciałem powiedzieć, że rekonstrukcja Mogiły to był bardzo trudny projekt, dlatego że po pierwsze film jest niekompletny. W trakcie prac okazało się, że znaleźliśmy napisy w archiwum amerykańskim, komplet napisów, co wymagało jakby ponownemu przyjrzeniu się, czy sekwencja, którą ułożyliśmy, jest właściwa. Wiemy już, że całe fragmenty filmu absolutnie zniknęły, ale staraliśmy się dać temu wyraz, nawet zamieszczając pocztówkę, czy informując, że jest taki napis. Wreszcie korzystaliśmy z 3 bardzo różnych materiałów. 2 polskie, 1 materiał z archiwum francuskiego. No i zamówiliśmy również do tego filmu muzykę specjalnie, którą skomponował pan Rafał Rozmus, współpracujący z nami kompozytor z Lublina, którą nagrał z orkiestrą zamojską symfoniczną. Także efekt w sumie jest imponujący. To jest jednak kawałek roboty filmowej, bardzo ciekawej, a jednocześnie bardzo interesujący zabieg z punktu widzenia technologii, jakby pracy nad tym, bo to jest realizowane w bardzo wysokich technologiach informatycznych. Ciekawe, jak dzisiaj krytyka by go oceniła, bo ówczesna nie szczędziła słów krytycznych, nazwała wręcz sceny batalistyczne monumentalnym kiczem. Nie podobały się. My do scen batalistycznych mamy pewien problem, dlatego że akurat te sceny prawdopodobnie w zdecydowanej większości się nie zachowały, ale jest coś, co może przeczy takiej łatwej ocenie, bo tam jest kilka scen takich rewolucyjnych w czasie tego filmu. I te sceny akurat są bardzo dobrze zrobione, z udziałem tłumów. To znaczy, że reżyser posiada jakąś umiejętność operowania większą masą ludzi na planie. Natomiast, no, ponieważ nie mamy kompletnego filmu, to dzisiaj jakby wolelibyśmy się nie wypowiadać na ten temat, czy tak rzeczywiście było, czy krytyka miała rację, czy może jednak była zbyt surowa w swoich ocenach. Ale wtedy widzom film bardzo się podobał. Znaczy, tu trzeba koniecznie dodać, że te fragmenty, które się zachowały, rzeczywiście nie dają pełnego poglądu na ten temat, czym właściwie ten film ostatecznie był. Pierwotnie przypuszczamy, że film składał się ze scen batalistycznych właśnie, zupełnie inaczej ułożonych. To znaczy widać nawet po tych fragmentach, które my mamy do dyspozycji, że w
filmie pewne sekwencje nie są ułożone prawidłowo. Jak je ułożyć prawidłowo, to jest coś, co przypomina pucle. Rzeczywiście bardzo trudno odtworzyć w tej chwili ten przebieg akcji, tak jak to Ryszard Ordyński zapewne sobie wymyślił.